Od dwóch dni policjanci z Dąbrowy Górniczej poszukują 76-letniego Włodzimierza Kądzielskiego. Mężczyzna wyszedł z domu na grzyby i do tej pory nie udało się z nim nawiązać kontaktu. O jego zaginięciu policję poinformowała rodzina. 76-latek w dniu zaginięcia był ubrany w cienką szarą bluzę z kapturem, spodnie materiałowe koloru granatowego, bluzkę polo koloru granatowego, brązowe buty z widocznymi otworami po bokach. W środę w jednej ze szkół w Dąbrowie Górniczej zwołano sztab poszukiwawczy. Na chwilę obecną przeczesujemy teren. W dniu wczorajszym tylko 150 funkcjonariuszy policji, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, grupy GOPR, wojsko przeczesywało 200 hektarów terenów zielonych właśnie w okolicach Błędowa. Policja apeluje także do osób, które 10 października w godzinach od 14.30 do 16.00 przejeżdżały ulicą Żołnierską trasą Błędów Chechło lub Chechło Błędów i posiadają wideorejestrator. Nagrania mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego.